Szczęść Boże! Serdecznie witamy na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech i jestem rzecznikiem partii. Obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, prezes Korony, Sławomir Sala, członek Komitetu Politycznego naszej partii oraz Jan Krysiak, przewodniczący okręgu Elbląskiego Konfederacji Korony Polskiej. Szanowni Państwo, dziś o barbaryzacji życia publicznego w Polsce oraz o powszechnym przyzwoleniu na akty barbarzyństwa, wandalizmu, prymitywizmu, żeby nie powiedzieć zezwierzęcenia człowieka w naszym kraju. Przyzwolenia na akty, które jeszcze nie tak dawno wydawałoby się są tak dalekie, tak odległe od standardów, wartości, idei naszej cywilizacji. A jednak, proszę Państwa, to już nie tylko barbarzyńcy u bram, jakby napisał pan Stanisław Strokowski, tytuł jego książki tak brzmi, ale ci barbarzyńcy zdążyli już wyważyć drzwi, zdążyli już te bramy sforsować i nieźle się u nas urządzają. A niemałą w tym rolę odgrywają, proszę Państwa, media, w tym również media tak zwane społecznościowe, które te społeczności próbują w taki sposób tworzyć, że jednych bezpodstawnie kneblują. I tutaj przykład konta Konfederacji na Facebooku czy konta telewizji Wralu 24 na platformie YouTube. Jednych bezpodstawnie kneblują, a drugich bezzasadnie i niezasłużenie promują. I często tych, którzy odznaczają się właśnie prymitywizmem, prostactwem, żeby nie powiedzieć rynsztokowym zwyczajem. I nie jest to już tylko, drodzy Państwo, samo spustoszenie, sama cenzura czy lincz, to już jest upajanie się tym bandytyzmem i chuligaństwem, ba, to już jest nawet nagradzanie bezprawia, bandytyzmu i chuligaństwa. Przykład wrocławski, jako że jestem z Wrocławia, podam. Pamiętacie Państwo marsze spod znaku pioruna, które dewastowały nasze polskie świątynie, plebanie, mienie zarówno wspólne, jak i prywatne? Na czele tej dziczy stoi stała pani Marta Lempart, która została nagrodzona za swoją działalność przez pana prezydenta miasta Wrocławia, Jacka Sutryka. Wystarczy wspomnieć choćby artykuły, komentarze, pełne ukontentowania autorów, jakie powstały po zblokowaniu konta Konfederacji z Facebooka czy likwidacji, zniknięciu telewizji Wralu 24 z YouTube'a. To są, proszę Państwa, ci sami barbarzyńcy, którzy jeszcze nie tak dawno cieszyli się z ataku na rosyjskiego ambasadora w Polsce. Tak bardzo ekscytowała ich wówczas czerwona farba, jaką dyplomata został potraktowany. Ci sami barbarzyńcy dziś cieszą, ekscytują i upajają się krwią, tym razem prawdziwą, innej ofiary, córki rosyjskiego geopolityka Aleksandra Dugina, która w sposób tragiczny zginęła w zamachu. Został podłożony ładunek wybuchowy, najprawdopodobniej zdetonowany zdalnie w jej samochodzie. I możemy takich przykładów mnożyć, nie o to chodzi. Natomiast spróbujmy sobie zadać pytanie, co jest przyczyną tej barbaryzacji naszego społeczeństwa, a może już naszego narodu. Na to pytanie próbował odpowiedzieć ulubiony autor Ronalda Reagana, Richard Weaver, w swojej książce Idee mają konsekwencje. Otóż i tutaj, drodzy dziennikarze, zwracam się do Was, bo to może być dla Was naprawdę ciekawe. Jako jedną z przyczyn barbaryzacji społeczeństw Richard Weaver podaje współczesne dziennikarstwo, które podstawiło sensację w miejsce refleksji, a to z kolei czyni ludzkość niezdolną do rozpoznania obsceniczności. I tak, ta obsceniczność, obscena, barbaria, żeby nie powiedzieć ohyda i brzydota spustoszenia, szerzy się wokół nas jak gangrena. Tutaj nie mamy wątpliwości, ale mamy wpływ na to, by to rozprzestrzenianie się tej zarazy zatrzymać. I tutaj jeszcze raz przytoczę słowa i rady Richarda Weavera. Refleksja w miejsce pogoni za sensacją. I to, drodzy dziennikarze, również do Was. Zapraszam teraz Jana Krysiaka, przewodniczącego okręgu elbląskiego naszej partii. Kto przestaje wierzyć w Boga, zaczyna wierzyć w byle co. I tak środowiska, które fasadowo są nowoczesne, tolerancyjne, postępowe,
zaczynają przychylnym okiem patrzeć na działania wręcz prymitywne, których jedynym celem jest wyeliminowanie niewygodnych osób. I tak, po skasowaniu kanału wolnościowej telewizji w Realu 24 nie mamy już wolności słowa. Owszem, w serwisach informacyjnych, w podręcznikach dla naiwnej młodzieży jest jeszcze o tym, że demokracja to jest głos większości z uszanowaniem praw mniejszości. Tymczasem w rzeczywistości jest to tępa pała skierowana w stronę Polaków, którzy myślą inaczej. Albo jak kto woli, w stronę przeciwników politycznych. Rządy warszawskie przez ostatnie lata swoją nieudolnością prawną doprowadziły do tego, że wyrósł osiłek, taki pan Edek w tęczowych guglach, który wyrzuca za margines życia publicznego niewygodnych ludzi. I mówimy tutaj o osobach, które po prostu mają odmienne zdanie w takich istotnych kwestiach, jak na przykład kwestia szczepień, albo kwestia postępującej ukrainizacji życia polskiego, albo w kwestii, dajmy na to, adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To nie jest cywilizacja. To jest prawo pięści. I to przy uciesze zadowolonej gawiedzi. Tym, którzy jeszcze nie zapomnieli znaczenia wartości podstawowych, można zwrócić uwagę, że zachowaniem niehonorowym jest cieszenie się z cudzej straty. Zachowaniem niehonorowym, kto by się dzisiaj przejmował honorem. Dlatego zauważę również, że zachowaniem niegodnym, niehonorowym, w tym przypadku konkretnie morderstwem, są skrytobójstwa, również skrytobójstwa polityczne. Są również egzekucje wykonywane przy pomocy dronów na terenach nieobjętych działaniami wojennymi. Ze smutkiem obserwujemy, że taką działalnością czasami zajmują się jeszcze agenci państw bogatszych od nas, ale widocznie stojących niżej cywilizacyjnie, między innymi ze względu na takie działania. Bo osobie oskarżonej, a nawet winnej, należy się sąd i należy się prawo do obrony. A w razie wyroku śmierci należy się kat i ksiądz. Bo egzekucja pozbawiona możliwości nawrócenia to jest okrucieństwo. Szanowni Państwo, drodzy dziennikarze, przy tej okazji należy wspomnieć o jeszcze jednym zachowaniu bardzo niehonorowym. Jest to kłamanie i przylepianie fałszywej etykietki przeciwnikom politycznym, po to, żeby ich zniszczyć. Dla wtajemniczonych to jest właśnie grzech, to jest łamanie ósmego przykazania. Czy to jest staroświeckość? Czy to są jakieś przeszłe zasady? Bynajmniej. Konfederacja Korony Polskiej zamierza strzec takich zasad, które zostały wypracowane przez całe stulecia zbożnej działalności Kościoła katolickiego. Bo jeśli nie, to czeka nas krótkowzroczny pragmatyzm i wyrachowana skuteczność, która będzie liczona ilością trupów, po których dochodzi się do władzy. Dziękuję. Poproszę o głos Sławomira Sale, Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj następuje brutalizacja niesamowita języka publicznego, języka politycznego i społecznego. Brutalizacja tego języka powoduje, że niemożliwe staje się porozumienie. Jest to blokada tych możliwych porozumień. I dzisiaj pochwalanie brutalności przez media, przez ludzi wchodzi nie tylko w życie polityczne, ale także społeczne. A te zachowania są sprzeczne z cywilizacją łacińską. I one powodują, że nasze rodziny są niszczone, nasze więzi społeczne są niszczone. Jesteśmy przeciwni tego typu postępowaniom, które doprowadzają do tych załamań w życiu społecznym. Pan poseł Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże, bardzo dziękuję koleżankom, kolegom za to, że mam zaszczyt, honor właśnie występować razem z nimi, moimi towarzyszami z Konfederacji Korony Polskiej w obronie staroświeckiej egzotyki, jaką jest poszanowanie elementarnych zasad kodu rycerskiego. Nie bójmy się użyć tego słowa.
Polacy nie stawali przez wieki. Nie stawali, a w każdym razie nie czynili tego z ostentacją. Nie stawali po stronie silniejszego. Nie pochwalali skrytobójstwa. Nie pochwalali obmowy. Te wszystkie rzeczy zdarzają się w życiu publicznym i prywatnym. Ale jedna rzecz jest grzeszyć, a druga rzecz jest afiszować się z łamaniem zasad, afiszować się, pochwalać, reklamować, innych do tego zachęcać. I otóż Konfederacja Korony Polskiej bierze na siebie ten zaszczytny obowiązek występowania w charakterze głosu wołającego na puszczy o to, byśmy nie pogrążali się w barbarzyństwie. Konkretnie, szanowni państwo, oswajanie was, polskiej publiczności, naszych rodaków, Polaków, z linczem dokonywanym no na przykład przez krępowanie folią sklepową i przytwierdzanie do jakichś słupów ogłoszeniowych, latarni ulicznych, ludzi być może nie Bogu ducha winnych, ale tak jak to zauważył kolega, takich, którzy podlegać powinni prawu, a nie bezprawiu. Oswajanie państwa z widokiem właśnie takich przypadków linczu na Ukrainie, oswajanie państwa z kultywowaniem serdecznej pamięci podobnych aktów w skali oczywiście posuniętych aż do ludobójstwa, pod tym pretekstem, że to jest dziś niezbędne paliwo polityczne i niezbędny zasób w wojnie propagandowej prowadzonej przez państwo, z którym sąsiadujemy, to jest barbarzyństwo. To się nie może skończyć dobrze. To nie może nie mieć skutków ubocznych, konsekwencji duchowych, ale uwaga, również politycznych, ponieważ jak zwraca uwagę drugi mój kolega, to nie tylko niemoralne, nie tylko podłe, ale również niepolityczne, a zatem zwyczajnie głupie. Głupie popychać naród do ekstremizmu, popychać naród do fanatyzmu, a zatem na ścieżkę, z której bardzo trudno może być zawrócić, na ścieżkę, na której trudno się zatrzymać, jeśli raz się na nią wstąpi. Pochwalanie terroru, skrytobójstwa, zabójstwa, napawanie się widokiem ludzi dręczonych i ludzi zabijanych przez nieznanych sprawców z pobudek niewątpliwie politycznych, to jest rzecz, która nasz polski naród sprowadza na manowce. I rzecz jasna, nie odpowiadamy my, polscy obywatele, wyborcy, politycy, państwowcy, nie odpowiadamy za to, co dzieje się na terytorium Ukrainy, co dzieje się na terytorium Rosji, co dzieje się w innych krajach, na wschodzie bliskim, dalekim, za oceanem, ale odpowiadamy za to, co dzieje się u nas, co dzieje się w Polsce. I wszyscy, którzy włączają się w ten nurt i wzmagają ten trend barbaryzacji, ponoszą odpowiedzialność za konsekwencje moralne, społeczne, duchowe, polityczne tego oswajania Polaków z barbarzyństwem i uzyskiwania już nie tylko powszechnego przyzwolenia, ale wręcz niezdrowej ekscytacji i entuzjazmu takimi aktami. Oczywiście, odpowiedzialność większa jest tych, którzy mają władzę. Władzę w hierarchii administracyjnej, rządowej, władzę w hierarchii policyjnej, medialnej. Oni ponoszą odpowiedzialność. Ponoszą odpowiedzialność ci prezydenci, sekretarze stanu, którzy uczynili widowisko właśnie z atakowania
niespodziewających się niczego ofiar odwetu za pomocą urządzeń unoszących się gdzieś w powietrzu, a wręcz nawet i na orbicie okołoziemskiej, bo oglądamy to wszystko przez media, przez telewizję, oglądamy obraz z satelitów. Oni odpowiadają za to, że z ofiar, z egzekucji dokonywanych na cywilach zrobiono show telewizyjny, no ale odpowiadamy także my, jeżeli włączamy się w tę kampanię, jeżeli w nas rodzi się przyzwolenie na tego typu praktykę. Reasumując i kończąc, Konfederacja Korony Polskiej stanowczo sprzeciwia się braniu cywilów na zakładników walki politycznej czy kampanii wojennej. Konfederacja Korony Polskiej stanowczo sprzeciwia się atakowaniu cywilów, niezależnie od tego, czy są działaczami, społecznikami, filozofami, czy dyplomatami, czy też może zgoła nikim nie są, tylko zwykłymi ludźmi. Stanowczo się temu sprzeciwiamy, stanowczo sprzeciwiamy się pochwale, usprawiedliwianiu, propagowaniu linczu, nawet jeśli dotyczy on osób, które zasługiwałyby na kary, wyroki, no ale właśnie niechaj zapadają te wyroki. Jeżeli na Ukrainie działa liga piłkarska, to dlaczego nie może działać zwyczajna policja, która na przykład złodzieja sklepowego zaprowadzi do aresztu i następnie postawi przed sądem? Jeżeli państwo ukraińskie cieszy się tak bezkrytycznym poparciem imperiów i naprawdę bardzo wielu, choćby najmniej nie wszystkich możnych tego świata, to jeżeli kogoś wzięto na celownik i jeżeli kogoś uważa się za zakałę ludzkości, no to wzywajcie państwo, prezydenci, ministrowie, premierzy, wzywajcie tych przez was nominowanych na oskarżonych przez międzynarodowe trybunały, przed międzynarodowe trybunały, one istnieją, to jeżeli mówicie tyle o Norymberdze dla zbrodniarzy wojennych, no to nurze, to właśnie wchodźmy na płaszczyznę działań prawnych, postępowań prokuratorskich, sądowych, ale nie posuwajmy się do skrytobójstwa, terroryzmu, samosądu i nie dopuszczajmy nawet do aprobaty aktów przemocy, nie mówiąc o morderstwie wobec nieuzbrojonych cywilów. To jest stanowisko Konfederacji Korony Polskiej w tej sprawie. Jeśli prezydent Duda w Kijowie mówił wczoraj, że w Polsce nie ma dyskusji na temat zasadniczych trendów polityki, którą on reprezentuje na tym kierunku, to my zgłaszamy bardzo wyraźne votum separatum. Na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie, w jakiej rozpatrywać możemy, analizować możemy bieżącą sytuację, my zgłaszamy votum separatum i mówimy veto, sprzeciwiamy się bezkrytycznemu wspieraniu ludzi, którzy praktykują, być może sami, ale na pewno pochwalają tego typu akty bezprawia, jak samosądy, jak skrytobójstwa, jak również wreszcie kampanie nienawiści, które weszły w nawyk, niestety stały się normą, także w mediach warszawskich, ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, stygmatyzacja przeciwnika politycznego. Zważcie państwo, czy nie jest przypadkiem, czy nie czyni z was przypadkiem współsprawców ewentualnych czynów bezprawnych, a na pewno niecywilizowanych, do których posunąć się może ktoś, może jutro, a może w przyszłości dalszej, biorąc za dobrą monetę to, co wy w tej chwili propagujecie. Dziękujemy za uwagę. Czy są jakieś pytania? Do usłyszenia.